Maria. Essendo la più piccola. Urodziłem się chory. Miałem jakiś reumatyzm infekcyjny, coś takiego, sprawa bardzo groźna. I była jakaś pielgrzymka do świątyni Matki Bożej z Aparecida w Brazylii, która jest takiej narodowej świątyni, tak samo jak Częstochowa dla Polaków. I moja matka w swoim sercu ofiarowała mnie, jeżeli by Pan Bóg chciał to życie ratować i kiedyś mu się przydało w misję, to byłoby dla niej wielką radość. Ale po tym, jak trochę dojrzewałem, to zaczęły mi się podobać coraz bardziej dziewczyny i nie myślałem o powołaniu. Chciałem być jak moich bracia starszy, mieć dziewczyny i tak dalej. Wtedy Pan Bóg mnie pozwolił trochę iść dalej i miałem pracę, miałem dziewczynę, miałem przyjaciół. Ale jednak to czułem, że coś mi brakuje. I w pewnym momencie Pan Bóg pozwolił, że to wszystko zaczęło runąć. Miałem problemy w pracy, nie z mojej winy, które mnie spowodowały mnóstwo cierpienia. Miałem problemy z przyjaciółmi, którzy zaczęli się zgubić z powodu narkotyków i innych rzeczy. I czułem, że żadna osoba nie jest w stanie docierać do pewnego miejsca w moim sercu. Zacząłem pisać wtedy dla gazet. Miałem taki czas, twórczość wewnętrzna, bardzo ważny dla mnie i bardzo piękny. Czułem, że coś szukam i czułem się niepełnym. I były momenty takie podarcie wewnętrzne, ogromne trudności. I wtedy mój brat to mnie wołał do wspólnot neokatechumenalnych i tam słyszałem o Bogu, który kocha za darmo, bo to był mój problem z kościołem, że widziałem kościół dla dobrych ludzi, a ja czułem, że nie jestem dobry, nie? Że mam problemy, że szukam życia i nie mogę znaleźć. A tutte le donne. Papież robił ten Światowy Dzień Młodzieży tutaj w Polsce. Mi z Brazylii prawie nikt nie przyjechał, bo był taki czas recesji, kryzysu w Brazylii. Ale papież błogosławił jednemu księdzu z Brazylii, by on pojechał tam i zrobił to samo doświadczenie w Brazylii. Też to spotkanie z młodymi z drogi neokatechumenalnej. I tam ja pojechałem do Aparecida w Brazylii, świątyni Matki Bożej, gdzie kiedyś moja matka robiła to swoją ofiarowanie tam. I pojechałem tam z dziewczyną i cały czas to marzyło o ten mój projekt życiowy. I to naprawdę, to paliło się we mnie. Coś musiało stać w tym pielgrzymowaniu i to było naprawdę coś bardzo mocne. I w pewnym momencie ten ksiądz z Hiszpanii to woła, czy tutaj między nami są młodych, którzy czują się powołani do tego, by oddać swojego życia Kościołowi bez ograniczeń, gdziekolwiek Kościół potrzebuje. Ja, jak wiedziałem, to stałem i się poddałem temu. To było może najmocniejsze doświadczenie obecności Boga w moim życiu. To był ten moment, kiedy wstałem do seminarium. Jak patrzyłem, to dziewczyna płakała, ja płakałem, mój brat płakał. To bardzo dużo ludzi płakało w tym momencie, bo to jest naprawdę bardzo wzruszający moment, nie? Kiedy człowiek naprawdę daje ten pierwszy krok, by zostawić swój projekt życiowy i przyjąć drugi, który w ogóle nie wie, na czym polega. Maria. Zostałem kiedyś wezwany do Włoch. Zostałem wybrany pośród kilkaset tych chłopaków, którzy wstali do seminarium, wybierali 10 do Włoch. Warunek. Być gotowy jechać wszędzie, gdzie Kościół potrzebuje, bez wyjątków. I wtedy byłem z Kiko Arguello, inicjatorem drogi neokatechumenalnej. Nie każdy wybiera kraj, gdzie on chce jechać, tylko po prostu wylosują. To jest pewien wezwanie do ufności, że Pan Bóg wybiera to miejsce, gdzie będzie twoją misję. I tam przez wylosowanie zostałem posłany do Polski. I tym sposobem ja trafiłem z drugim Brazylijczykiem do Polski. Na początku to było bardzo trudno. To było naprawdę schodzić do najgłębszego naprawdę w mojego życia. Bo inna kultura, inny kraj, inny język, inna kuchnia.
nie? To wszystko inne. Ja przychodziłem do Polski, to umiałem tylko swój własny język portugalski. To 3 miesiące, to znaczy nie móc rozmawiać z nikim. I to było bardzo trudne, taki różny depresja, jesień, bardzo trudno, wiadomo, w Brazylii dużo słońce, prawda? A tutaj jesień, to było bardzo trudno do przetrwania. Zostałem posłany do seminarium Redemptoris Mater w Warszawie. Jest to seminarium misyjnym, który ma duchowość z drogi neokatechumenalnej. Na początku, jak są trudności, ja też zachorowałem, miałem coś w sercu na początku. Wobec tych trudności bardzo często się zbuntowałem. Myślałem wrócić do tyłu kilka razy, chciałem zrezygnować. Było trudno, tęskniłem za domu, za rodzinę, za to życie na świecie jeszcze, nie? Bo to nie jest tak łatwo, że zaczynasz nowe życie i wszystko gra wspaniale. Nie? Przyszło święcenie. Bardzo mocne wydarzenie, że człowiek staje wobec decyzji jednoznaczne dla całego życia i który przekracza jego możliwości. I wtedy ten krok, nie? Czy rzuci się całkowicie, czy nie. Czy jednak to ratować sytuację, dopóki się da. Teraz w sakramentach. Nie zawsze jest łatwo. Nie zawsze jest łatwo. Każdy dzień to jest nową walkę, bo ja jestem normalnym człowiekiem, nie? Który normalne życie, tylko że jestem przekonany, że Pan Bóg mnie woła do czegoś innego. Że Pan Bóg mnie woła, aby naprawdę no, służyć tym ludziom, którzy on postawił na moją drogę. Że ty przychodzisz z bojaźnią wobec dwojga ludzi, którzy mają zawierać ślub, nie? I tylko pożyczysz twoje ciało jako narzędzie i rzeczywiście ci dwoje stają się jednym nowym człowiekiem. I to jest, przekracza jakiekolwiek ludzkie zrozumienie. Maria.